No witam. Dzisiaj oczywiście niedziela, także chciałbym pokazać, jak ja robię rosół. Makaron już mam gotowany tutaj na duszaku. Paczka makaronu. Tu mamy w garnku już mięso pokrojone, czyli kwiatki z kurczaka, odrobina takiej wołowiny, szyjka z indyka. No i tam jeszcze na dole skrzydło z indyka, to wszystko za chwilę zaleję wodą i postawię na gazówkę. Tutaj mam również takie oto serducha kurze. I tu mam warzywa, wszystkie okopowe, marchewka, pietruszka, seler, przypalona cebula, dwa liście laurowe, por. No i tam się schowały kilka ziarenek ziela angielskiego. Oczywiście zaczynam gotowanie. Potem na kolejnym etapie pokażę, co dalej. Także trzymajcie się, na razie. Do następnego. No jak widać, już garnek nastawiony. Mięso oczywiście gotuję od zimnej wody. Wszystkie rodzaje mięsa już podałem. Teraz czekam aż do szumowin, które będę musiał zebrać. Wiem, że są osoby, które nie zbierają szumowin, ale ja tak jestem nauczony, że jednak zbieram. Dopiero później daję już warzywa. Także do później. No widać, zbieram już takie leciutkie jakby szumy, które będę gdzieś za parę minut zbierał. Tu mam, naszykowałem taką miskę, łyżka cetakowa. Dopiero po zszumowaniu tego, po zebraniu tych szumów. Szumy to nic innego jak białka, ale ja to zbieram, żeby to nie opadało na dno naczynka. Dodam oczywiście warzywa, które mam tu. No dobra. Także słyszymy się później. Na razie. Jak widać, szumy już są coraz większe. Ja już pomału je sobie zbieram. Coraz to więcej tych szumów. Trzeba to dokładnie zrobić. Jeszcze mogą trochę się pojawić później. To jak wszystkich nie uda mi się zebrać, to niektóre tam minimalnie spadną. Zapach się tutaj zaczyna unosić. Na razie tylko z samego mięsa. Ale za chwilę będę dawał resztę. Także nie ma co się martwić. Na bezpieczeństwo oczywiście przestawię go, ten rosół, na tak zwany mały gaz. To tak pierwszy raz takie coś nagrywam. Widziałem różne sposoby na robienie rosołu. Ja też nieraz dawałem grzyby nawet suszone, ale dzisiaj akurat nie mam, także robię tak to na, tak na czym, na tym, na czym mam. No cóż. Dobra, to rosół w miarę tak, znaczy mięso, nie, czy nie rosół, wyszumowane w miarę. Więc chyba będę mógł już sobie pozwolić na dawanie warzyw. Tych, które tutaj mam. Cebula mocno spalona. Troszkę to zanurzę. Por. No i ten. Pietruszka. Czekamy teraz, aż samo mięso będzie miękkie. Najprawdopodobniej to będą ciastki z kurczaka, także no nie najprawdopodobniej, tylko tak będzie. No dobra, także widzimy się później, na razie. No tak sobie bulgoczę teraz ten rosół. Ja pozwolę sobie wyjąć warzywa. Wiem, że niektórzy tak mają, że zostawiam sobie marchewkę w rosole. Ja akurat to wyjmuję. Na pierwszy ogień idzie por.
Oczywiście robię to dość delikatnie, żeby tu nie nachlapać. Wyciągam to wszystko, te warzywa. Bo one są już miękkie, przed chwilą sprawdzałem. Tak, o. Delikatnie. Jeszcze co nieco mi tam zostało z tych warzyw. Później oczywiście będę sprawdzał miękkość pierw tych ćwiartek z kurczaka, które kupiłem wczoraj. Rosół powinien być dobrze wyszumowany, ale to już bardziej na koniec. O. Może pozwolę sobie sprawdzić od razu część jednej ćwiartki, zobaczymy czy jest miękka. Trochę się tłukę z tym, co prawda. No dobra. Jeszcze troszeczkę powinny te ćwiartki się przygotować, także jeszcze tak 10 minut co najmniej i będę ponownie sprawdzał, także do później. No tak teraz wygląda ten rosołek. Już teraz ja staram się wyciągać już pomału mięsko. Tutaj mam już takie lekko rozpadnięte, jedno wyciągnięte jest to. Widzę, że można już to wyciągnąć śmiało. Nie wszystko oczywiście, żeby nie było. Tylko na razie same ćwiartki. Ponieważ jeszcze indyk plus wołowina muszą się gotować. Teraz szukam do siebie. Ćwiartek. Takie o. No. No niestety wyjęło mi się tutaj też jedna serduszka, no ona później wróci. Szukam tu kolejnej ćwiartki, nie mogę jej wyjąć. A takie też już taką skórkę wyjmuję. Też kolejne serducho wypadło. Troszkę. Tutaj troszkę tak. Muszę przygotowuję to mięso, ale trudno. Przygotowuję raczej. Skórka znalazła. No będzie na co inne na pewno. Dobra. Jak ujmiemy to mięso, może to pokażę, dobrze? Dobra, na razie. Już oczywiście czekamy na zagotowanie rosołu. Mięso mam już tutaj wyjęte. Kolejne porcje mięsa, czyli indyk plus wołowina. No tutaj sobie te łódka trochę rozdrobniłem. Pokroiłem też ugotowaną marchewkę. Nie wszystko, bo nie wszystko, ale część. Część sobie zostawiam. No i co, pokażemy jak już rosół będzie w talerzu. Także na razie. No i tak oto prezentuje się mój dzisiejszy rosół. No niestety bez natki pietruszki, ponieważ suszonej nie dostałem. A świeża jeszcze no trochę trzeba poczekać. Tak samo jak i na świeże lubki. Taką jakby wkładką, czyli marchewka pokrojona, serduszka, no i też mięso właśnie łódek. Od razu chciałbym powiedzieć, że testuję program do montażu filmików, także w środku pojawia się taki napis, cały czas pojawia. No zobaczcie jaki zresztą. No cóż, innego programu raczej na obecnym systemie nie mogę zainstalować, może coś lepszego się w przyszłości znajdzie. Na pewno będę jeszcze co jakiś czas próbował dodawać jakieś filmiki kulinarne, żeby kanał mój był urozmaicony, nie tylko tam w miejsc, które odwiedzam u siebie w okolicach czy gdzie indziej, tylko żeby po prostu kanał był urozmaicony. Dlatego zdecydowałem się też pokazać jak przynajmniej ja gotuję rosół. No myślę, że się spodoba, także zachęcam do łapek w górę
Nigdy tego nie robię, ale w tym wypadku jak może tylko tak. Dzięki bardzo i miłej niedzieli życzę, miłego tygodnia ogólnie, także jak ktoś dzisiaj je rosół, także życzę smacznego i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.